Cześć, z tej strony Artur Wiktor. Witam Was w aktualizacji, można powiedzieć, 2 lat wywiadu, tak Rafał? Po 2 latach. Po tak. 2 latach, dokładnie. 2 lata temu nagrywaliśmy pierwszy wywiad serii właśnie Niebanalne rozmowy o biznesie. Dzisiaj robimy małą aktualizację, żeby przy okazji pokazać innym, czy w ogóle żyjemy, czy dalej robimy to, co robimy, czy jesteśmy, że tak powiem, w innych branżach. Także fajnie, Rafał, że znalazłeś dla mnie czas. Dziękuję ponownie za spotkanie z Tobą. Miło się znowu zobaczyć. Tak. Tym bardziej, że trochę latasz teraz po świecie, więc... Aż za dużo ostatnio. Aż za dużo. Okej, więc mam kilka pytań do Ciebie, co tam się u Ciebie zmieniło. Dla może tak na wstępie, dla osób, które z jakichś powodów Cię nie znają, bo na pewno ktoś się taki znajdzie, no to powiedz mi, jak to się stało, że w ogóle działasz w branży marketingu internetowego, zarabiasz przez internet, no i uczysz tego ludzi. To się zaczęło około 8 lat temu. Ciężko mi określić do tej pory, tego ostatnio powtarzam, 7-8 lat temu, ani razu nie zweryfikowałem sobie, czy to było rzeczywiście 7 czy 8 lat temu, ale coś w tych granicach. Było tak, no zaczynałem jak każdy taki przeciętny człowiek, gdzieś tam matura, studia, jedna praca na etacie, druga praca na etacie. Wreszcie po drodze zainteresowałem się sprzedażą i na etacie pracowałem, bo miałem taki etap w życiu, gdzie pracowałem jako trener sprzedaży w jednej z firm telekomunikacyjnych w Polsce. No i to była praca na etacie, czyli wiązało się to z tym, że to nie ja ustalałem sobie czas pracy, nie ja sobie ustalałem urlop, tylko właściwie to wszystko musiałem wyprosić. No i wtedy poczułem się, pamiętam, tak pewnie, byłem taki niepokorny, że uznałem, że swoje umiejętności sprzedażowe, bo też wtedy dobrze sprzedawałem przez telefon i ogólnie uczyłem ludzi sprzedaży, stwierdziłem, że bardzo łatwo to przeniosę na internet, gdzie nie będę miał szefa nad sobą, ani nikogo, kto będzie mi mówił, kiedy, jak mam pracować i z kim. No więc przerzuciłem się 7-8 lat temu. I bardzo szybko zostałem zweryfikowany, że te same umiejętności, które posiadamy jako sprzedawca przez telefon, czy jako trener sprzedaży w takiej branży offline, poza internetem, w ogóle, no może nie w ogóle, ale bardzo nie przekładałem się na to, w jaki sposób trzeba sprzedawać w internecie. Zweryfikowałem się bardzo szybko, okazało się, że trzeba nabyć całkowicie inne umiejętności, ale zacząłem ten marketing właśnie online i działania przez internet właśnie z tego względu, że brakowało mi tej wolności, swobody i tego, że to ja sobie ustalam, kiedy mam czas wolny, ja sobie ustalam, z kim pracuję. No tej wolności mi brakowało, no i przede wszystkim wierzyłem też, że lepsze pieniądze zacznę zarabiać. I to nie była prosta droga na początku, to była bardzo ciężka droga. Teraz jest już całkiem inaczej, ale kiedy zaczynałem, wydawało mi się, że to będzie bardzo proste. Dlatego też w to poszedłem, no ale tak jak powiedziałem, szybko się zweryfikowałem przez pierwszy rok, było bardzo ciężko i, no i musiałem się uczyć wszystkiego. Tutaj przy okazji mam pytanie, bo u mnie było też podobnie, gdzie poszedłem, że tak powiem, w branżę marketingu internetowego, wydawało się, że od razu będą wielkie efekty, wszystko się uda. Tak, takie proste. Nie? No właśnie, takie proste i w sumie u mnie gdzieś po roku się dopiero pojawiły jakieś efekty, gdzie zawsze miałem wsparcie, że tak powiem, branży muzycznej, bo akurat poza marketingiem też sobie grywam. I właśnie mam też przy okazji odnośnie tego pytanie, czy miałeś coś takiego, żeby to zostawić, że jednak to nie jest takie proste, jak się wydaje, jak to wszyscy mówią, że zostaniemy milionerami w ciągu miesiąca czy tam dwóch. Kiedy u Ciebie się pojawiły takie pierwsze efekty, że rzeczywiście powiedziałeś, dobra, ja to chcę robić, zostanę przy tym, bo po prostu zweryfikował internet, jak to wygląda naprawdę? Pierwsze efekty dokładnie pojawiły się, kiedy taką solidną, jak dla mnie wtedy, wypłatę odebrałem, to po około 8 miesiącach takiego żmudnego działania. Czyli dzień w dzień, inwestowanie, jakieś tracenie pieniędzy, próby marketingowe, nie miałem się na kim wzorować, więc mnóstwo błędów popełniałem, bo to 8 lat temu też nie było tak jak teraz mnóstwa osób, gdzie ktoś zarabia w internecie, może się od kogoś czegoś nauczyć. I to pytanie ostatnio też usłyszałem, właściwie kilka razy już je usłyszałem, ale to nie jest częste pytanie u mnie, czyli czy miałem takie momenty, gdzie chciałem zwątpić w to, co robię, zostawić i przerzucić się, żeby robić coś z powrotem w jakiś tam standardowy sposób.
Nigdy nie miałem takiego momentu, żebym chciał nagle to wszystko zostawić i stwierdzić, że wracam, nie wiem, do pracy na etacie albo będę budował firmę w tradycyjny sposób. Takiej sytuacji nigdy nie miałem, mimo że no, te pierwsze miesiące, tak jak powiedziałem, nie były ciężkie tylko z tego powodu, że nie miałem wiedzy, doświadczenia i na kim się wzorować, ale one były ciężkie z tego powodu, że nie miałem kompletnie wsparcia w znajomych i w rodzinie, ponieważ no, to jest do tej pory dla ludzi taka nowość, że można w internecie zarabiać, że 8 lat temu też, jak powiedziałem, że rzucam pracę, gdzie ona była stabilna, fajna i w rodzinie uznawana za naprawdę porządną pracę, kiedy to rzuciłem, no to wszyscy się za głowy złapali i pukali Wiem, o co po chodzi. głowie, że Rafał, co ty, niemądry jesteś, zgłupiałeś kompletnie, wracaj na etat i tak dalej i idź tym standardowym torem, kończ studia. No to tego wsparcia na początku nie było i to było takie wręcz, powiedziałbym, rzucanie kłód pod nogi, ale to nie z tego względu, że złośliwość kierowała tam, nie wiem, moją rodziną, rodzicami i znajomymi. Tylko kwestia bezpieczeństwa Tylko pewnie. Kwestia, tak, martwienia się o mnie, no bo to też nowość dla nich, a to jak ja zaczynałem, to uwierzyłem w pewną ideę, której ja sam namacalnie u nikogo nie widziałem, więc to było takie Tym życie bardziej wizją, trudne. Tak. I nie dość, że to ja musiałem sobie tą wizję stworzyć, to jeszcze oni musieli uwierzyć w tą moją wizję, więc nie przychodziło im to łatwo i dopóki nawet nie pierwsze wyniki, bo te pierwsze wyniki nic im nie dały, nic to nie zmieniło w ich podejściu, dopiero gdzieś tam po 2-3 latach zaczęło do nich docierać, że rzeczywiście Że daję zostaniesz w tym. radę i już w tym zostanę i już nie ma sensu argumentować w żaden sposób do mnie, żebym wrócił do pracy na etat. Teraz jest to już oczywiście dla rodziny i znajomych całkowicie normalne, ale no, takim najcięższym momentem, ostatnio sobie to uświadomiłem, bo wiele można się uczyć w związku z tym biznesem, online, marketingu, narzędzi, obsługi, sposobów, jak to robić i tak dalej, ale taką najcięższą rzeczą, której nie nauczymy się, tylko ją musimy przerobić sami sobie w głowie, to jest to rzucanie, według mnie, to jest to rzucanie kłód pod nogi osób z bliskiego środowiska, rodziny. I tak jak powiedziałem, to ze względu na to, że oni się o nas martwią, ale często, no później te osoby takie obce, które nie widziały cię nigdy na oczy, no pojawia się ten hejt w internecie i gdzie za wszelką cenę próbują cię utrudnić, no to wszystko strasznie utrudnia i to jest dla mnie taka najbardziej trudna rzecz, przez którą większość ludzi, zaczynając w tej branży działać, rezygnuje. Mocno demotywuje Tak, taka nie opcja. dlatego, że brak im umiejętności, nie dlatego, że nie miałem skąd czerpać wiedzy, inspiracji, motywacji, tylko bardzo czułem się zdemotywowani przez to, że nie miałem wsparcia wśród bliskich, a wręcz przeciwnie. No i też pojawiają się jakieś hejty w internecie, gdzie do tej pory ta branża zarabiania online w Polsce u nas funkcjonuje tak, że ktoś włoży sobie, powiedzmy, strzelam 200 zł, te 200 zł straci, bo źle do tego podszedł. I od razu to jest skam, piramida i w internecie nie da się zarabiać i opinia już takiej osobie Zostaje. często zostaje i już w taki sposób wyłącznie wyraża się w internecie i każdemu będzie już chciał podcinać skrzydła, bo on gdzieś tam 200 zł stracił. Niestety tak to w Polsce wygląda, tak to będzie wyglądało. Pod tym wywiadem też na pewno pojawią się negatywne komentarze, to jest dla mnie Normalne. normalne, tak, pod poprzednim wywiadem, nie wiem, kilka miesięcy Jest temu tam sprawdzałem, też tam jakieś parę też się opcji. Tak, pojawiły tak, tak, tak. komentarze denne. Nie powiem, że, bo można udawać takiego twardego i powiedzieć, że hejt mnie nie rusza, tak 8 lat to robię. Ostatnio rozmawiałem, też wspomnę to nazwisko, aczkolwiek wielu nazwisk tutaj pewnie nie wymienię dzisiaj, ale Damian Żukiewicz, który jest strasznie hejtowany w internecie, no to też teoretycznie ludzie chcieliby od niego usłyszeć, że jego hejt nie rusza. Nie rusza. To nie jest tak, no bo każdy hejt mnie rusza. Są hejty, gdzie 100 razy już coś słyszałem, to mnie nie rusza, okej, okay, to usuwam takie hejty, ale czasami ktoś na siłę próbuje argumentować i mądrować się w taki sposób, żeby mi dopiec i wtedy są czasami podawane takie argumenty, nie wiem, czy kojarzysz taką nazwę, adverecundiam, to są takie Tak. argumenty niby nie do odparcia, które stawiają cię w takim świetle, że obojętnie co odpowiesz, I to tak każda będzie źle. odpowiedź będzie zła. Więc no, to są takie bolesne hejty, gdzie tak naprawdę jedyne co mi pozostaje to usunąć
taki komentarz i ludzie często się dziwią, Rafał, dlaczego ty usuwasz komentarze? No bo Mhm. jeżeli coś jest na moim profilu pod rozmową ze To mną, są twoje to zasady, są tak moje zwane. zasady i ja Dokładnie. będę kontrolował, co tam się będzie pojawiało, więc jeżeli są takie komentarze, no to często usuwam, bo też nie chcę na to patrzeć, nie chcę się denerwować. No I pewnie. mówię w związku z tym z twoim pytaniem właśnie o tym mówię, no bo to są rzeczy, które często powodują właśnie u nowych osób, gdzie takie chwile zawahania i chwile zwątpienia, że a, nie będę się tym zajmował, bo co powiedzą znajomi. No to Zostawiają to wszystko. mimo tego hejtu, mimo tego, że początki są trudne, nie miałem chwili zwątpienia. To najgorszy hejt, nie wiem w sumie jaki, bo różne miałem, ale takie najgorsze zdanie, jakie wobec siebie usłyszałem, nigdy jeszcze nie sprawiły, że on stwierdził, że a, może jednak zająć się Może się czymś innym. uda. Nie, raczej teraz z każdym rokiem, mimo że bardzo czuję się pewnie w tej branży, jestem bardzo spokojny o to, co będę robił przez kolejne lata, no to z każdym rokiem ta pewność jeszcze narasta i raczej nie zdarzy mi się podejść do tego tematu tak, że raczej zrezygnuję, bo nie widzę sensu dla mnie osobiście, nie widzę możliwości, że mógłbym się w jakiejś innej branży czuć tak, jak w tej branży czuję się pewnie. Więc. Powiem Ci, że u mnie było też bardzo podobnie, bo nawet wracając do momentu, jak mówiłeś o rodziny, to u mnie do dzisiaj tak jest, że nawet jak gdzieś się jakieś efekty rzeczywiste wypracowało, no to tam jest, no Artur coś Da. robi w internecie na tej zasadzie, więc to jest bardzo Cię doskonale rozumiem. Jeżeli chodzi o sam hejt, no to tak samo rzeczywiście to tak wygląda, że wydaje mi się, że u nas to jest taki głęboki motywator. Jeżeli mamy coś konkretnego, to nawet jak są jakieś spore, mocne hejty, to i tak staramy się właśnie dalej iść swoim jakby celem. Więc to rzeczywiście No widzę, jeżeli że. znasz fakty o twojej branży, wiesz ile osób z tobą zarabia, wiesz jak to naprawdę funkcjonuje od wewnątrz, to żaden hejter z zewnątrz nie powinien ci wpłynąć zdaniem, że no nie wiem jakie zdanie, nie będę tu przytaczał żadnego, ale żaden hejter z zewnątrz nie powinien wpłynąć na twoje podejście do tej branży, że nagle ty zwątpisz w to, co widzisz na co No dzień i dokładnie. w tych ludzi, z którymi współpracujesz i widzisz, że oni zarabiają, a nagle zdanie jakiegoś hejtera miałoby zmienić moje podejście do tego. No, no nie jest to możliwe. Jedynie może mnie zdenerwować, ale podejścia mi nie zmieni. I bardzo dobrze, właśnie o to chodzi. Wiesz co, powiedz mi teraz tak, bo robimy to niejako w formie aktualizacji. Kiedyś bardzo mocno działałeś w programach partnerskich, ogólnie projektach internetowych. Teraz już troszkę widać Cię z powrotem, o grupie to też później będę Cię prosił, żebyś trochę wspomniał. Ale co teraz takiego robisz? Jeżeli nie robisz tak stricte, typowo programów partnerskich jak kiedyś, czy też typowo programów internetowych, to czym się teraz zająłeś? W jaki sposób działasz właśnie biznesowo? To nadal gdzieś tam przewijałem się jakieś programy, natomiast nie jest to już na takiej zasadzie jak kiedyś, że ja to promuję w jakiś tam konkretny sposób i tak dalej. Nigdy w ogóle tak nie było, żebym ja wychodził do kogoś z propozycją jakiegoś programu. Zawsze to jest tak, że to ludzie się raczej do mnie zgłaszają. To, czym teraz się zajmuję, to bardziej powiedziałbym na zasadzie inwestycji, czyli Rozumiem. inwestycja w srebro, złoto, diamenty, kryptowaluty, mimo że mamy czas, jaki mamy. Tak. Wcześniej to było trochę pomiędzy tymi naszymi wywiadami, to też było wydobycie kryptowalut. Teraz na zasadzie masternodów jest to wydobycie, no bo teraz jeśli chodzi o sprzęt, to nie do końca się to opłaca. Więc to są takie inwestycje. Też teraz książka będzie moja wychodzić. Szkolenie duże, które współprodukuję z Łukaszem Milewskim. I Czyli tak. dzielenie się wiedzą, tak naprawdę nauka Tak, tego, co przyszedłeś, doświadczenie. tak jak 3-4 lata temu ktoś mi mówił, że mógłbym nauczać i prowadzić tego szkolenia, tak wtedy ja nie czułem się na tyle pewny, żebym mógł takie szkolenia prowadzić, bo nie mógłbym wtedy pokazać żadnych efektów, czy to w postaci zespołów, jak duży zbudowałem, czy to w postaci pieniędzy, ile zarobiłem. Tak teraz po tych 7-8 latach jestem w stanie z czystym sumieniem wyjść przed salę pełną osób, zrobić szkolenie i kiedy ktoś mnie zapyta o efekty, wyniki, to otwieram mu laptopa i pokazuję te Proszę efekty i bardzo. wyniki. Jest to poparte praktyką, bo niestety, no i w tym kierunku też chcę iść teraz powoli, ponieważ no, w Polsce mamy wielu szkoleniowców, niestety zdecydowana większość to teoretycy, czyli Zgadza się. nauczamy marketingu, ale jeśli chodzi o własne efekty, to nikt nie jest w stanie otworzyć komputera Pokazać. i pokazać tych efektów. I przez to właśnie ja nie chciałem być postrzegany w taki sposób. W związku z tym dopiero teraz, po tych 8 latach, czuję się na tyle silny i
i fair wobec ludzi, że mogę prowadzić szkolenie z tego, jak mieć efekty podobne do moich, jak ja do tego doszedłem, ale dzięki temu, że mogę to podeprzeć właśnie konkretnymi wynikami. Wcześniej mógłbym robić szkolenie, ale czułbym się teoretykiem i czułbym się nie fair, gdybym nie mógł przedstawić wyników. A no właśnie, jak to jest z tym pokazywaniem efektów? Bo też do mnie często się odzywają osoby, które chcą działać w marketingu internetowym, mają jakieś początkowe, malutkie efekty i zawsze się pytają, czy pokazywać, czy nie pokazywać. Co tutaj twoim zdaniem jest dobre? Bo wiadomo, ty już masz konkretne efekty, milionowe i tak dalej, więc no, jak pokażesz rzeczywiście, to każdy widzi tutaj możliwości, a inni, którzy chcą, dopiero zaczynają takie polecanie i pokazywanie projektów internetowych na przykład i mają małe efekty, to co, pokazywać czy nie pokazywać? Ostatnio właśnie często słyszę to pytanie i zawsze mam na nie jedną odpowiedź, żeby dokumentować swoją drogę w marketingu online od samego początku, czyli to nie jest tak, że ty możesz pokazać swoje efekty w momencie, kiedy zaczniesz zarabiać pierwsze kilka tysięcy w internecie. To uważam za złą drogę, czyli pokazywanie od razu efektów, nie wiem, wielomiesięcznej pracy. Ja jestem zwolennikiem, niestety tego u siebie nie zrobiłem, bo ja różne drogi i różne próby podejmowałem budowania marketingu, więc nie pomyślałem, żeby to tak u mnie wyglądało. Natomiast teraz nauczam od początku osoby, z którymi współpracuję, czy prowadzę konsultacje, żeby pokazywać wyniki od tych najmniejszych, ponieważ budujesz swoją wiarygodność, ponieważ jeśli w tym miesiącu pokażesz, że zaczynasz, poinformujesz swoich znajomych na Facebooku, żeby cię w jakiś sposób wspierali, no to też inaczej cię później odbierają, kiedy wrzucasz posty dotyczące jakiegoś tam danego biznesu. I kiedy ty pokazujesz, że w pierwszym miesiącu, uwaga, tu można się zaśmiać, zarobiłeś 5 dolarów za miesiąc teoretycznie pracy w internecie, no to okej, teoretycznie można się śmiać, ale z drugiej strony, jeżeli poprosiłeś o zwykłe wsparcie i pokazujesz, że to jest twój początek, no to za 4 miesięcy, za 6 czy 8 miesięcy, kiedy pokażesz, że 8 miesięcy temu to było 4 dolary w pierwszym miesiącu, a po 8 miesiącach jest to 400 dolarów, czyli na polskie teraz około powiem 1400 zł po kursie dolara. Zgadza się. To jest znaczna różnica i tutaj możesz pokazać swoją drogę przez 8 miesięcy, jak to wyglądało od samego początku. I jeżeli po 8 miesiącach ktoś na Ciebie trafia w social media, na Facebooku czy Instagramie, Ty jesteś w stanie mu pokazać, jak Ty zaczynałeś, czyli od efektu, że po miesiącu to były pierwsze 4 dolary. I pokazujesz tą drogę, masz wiarygodność, od razu budujesz zaufanie u takiej osoby, bo pokazujesz, że jesteś normalnym człowiekiem, że też zaczynałeś praktycznie od zera, od wyników kilkudolarowych miesięcznie. Jasne, można mieć od razu większe te wyniki, ale jeśli to są te 4 dolary, o których powiedziałem, też warto je wrzucić i pokazywać właśnie tą drogę od samego początku. Także no ludzie często się wstydzą i się dziwią, że ja o czymś takim mówię, żeby wrzucać te małe kwoty, bo znajomi się będą śmiali. Znajomi będą się śmiali, jeśli wrzucisz dużą kwotę, to znajomi będą się śmiali, że ściemniasz. A jak wrzucisz małą, mogą się śmiać teraz, ale za kilka miesięcy, jak będziesz regularnie im pokazywał, bo będziesz konsekwentny w tym, co robisz, to przestaną się z ciebie śmiać, bo zobaczą, że 400 dolarów na polskie warunki, dodatkowo 1400 zł około, no to już jest bardzo fajna kwota, tak? No dokładnie. I to robisz cały czas. To też pokazuje, że... No właśnie, to jest też pokazanie konsekwencji. Tak, to systematyka tutaj jakby mocno działa. Świetnie. Powiedz mi jeszcze, długo działasz w tej branży. Teraz mówisz, że zaczynasz też mocniej i szerzej uczyć. A jak to jest właśnie z tą nauką, jak było wcześniej? To znaczy, jeżeli sam powiedziałeś, że na początku nie było osób, które to robiły, czyli na przykład wydaje mi się, że teraz osoby wchodząc do internetu mają łatwiej, bo znowu jest dużo ekspertów, jednak z drugiej strony jest aż za dużo tych ekspertów, którzy właśnie nie pokazują wyników. No i teraz z czego, od kogo czerpać wiedzę? Z czego ty się uczyłeś i co byś teraz na przykład polecał? No ja się uczyłem niestety na własnych błędach, czyli typowy taki kinestetyk, musiałem stracić, poparzyć się, zdenerwować. Ale dalej swoje cały czas. Tak, ale no dalej się... robiłem swoje i szukałem tej drogi, która zadziała. I teraz, tak jak powiedziałeś, jest łatwiej w internecie z jednej strony, no bo jest na kim się wzorować, jest wiele osób, które mają fajne wyniki, ty masz fajne wyniki, bardzo profesjonalnie podchodzisz do marketingu online i to mi się podoba, że ciebie zawsze odbieram jako takiego profesjonalistę. Wchodząc na twoją stronę, to od razu widać, że gościu konkretnie podchodzi do tematu. No i jest jeszcze kilka takich osób, od których rzeczywiście tą wiedzę i naukę można pobierać. Wiadomo, że są eksperci też, no którzy nagle się pojawiają i
nie można, no nie powinno im się ufać, ale nowa osoba nie do końca może ich zweryfikować. No I dokładnie. to jest ciężkie pytanie, jak taka kompletnie świeża osoba, na jakiej zasadzie mogłaby zweryfikować taką osobę, bo też nie do końca grzecznym jest, według mnie, gdyby ktoś do mnie napisał, wiesz co, Rafał, chciałbym z tobą współpracować, ale pokaż mi wyniki. No, No nie do końca też chciałbym z każdy taką to osobą oceni po rozmawiać. Ja swojemu. mogę pokazać te wyniki, ale jakoś inaczej niech do tego dojdzie po prostu, tak? Niech to zostanie w jakiś naturalny sposób pokazane, a nie najpierw pokaż mi, Rafał, wyniki, gdzie trochę poczułbym się urażony po 8 latach działania, gdzie ktoś w taki sposób ze mną zaczyna rozmowę. Więc to jest ciężkie pytanie i taka na szybko odpowiedź mi nie przychodzi w jakiś sposób. A nie, przychodzi mi. No, jedyną weryfikacją, taką konkretną, którą możemy zrobić, to wystarczy wejść na profil takiej osoby i zobaczyć wstecz, jak wyglądał jej Jak długo profil. to robi? Tak, rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu, 4 lata temu. Jak długo to robi? Jeżeli jest to osoba, która nagle znikąd się pojawiła i w 2 miesiące robi super szkolenia wideo i jest ekspertem ekspertów, no to łatwo zobaczyć, że 3 miesiące temu nic na jej profilu nie było. Więc to jest bardzo prosty sposób chyba weryfikacji jednak i taki sposób bym zalecał. No tak, to jest weryfikacja. A co, jeżeli chodzi o pochłanianie wiedzy, to znaczy na przykład, nie wiem, teraz iść w stronę szkoleń. Wiadomo, weryfikacja to jest pierwsza zasada, no ale z czego na przykład, jeżeli ty uczyłeś się na błędach, czy coś takiego fizycznego, na przykład książki może jakieś tematyczne, coś w tym kierunku, żeby te pierwsze osoby, które się zastanawiają nawet teraz nad tym, wiedziały, po co my sięgamy, bo ja na przykład osobiście bardzo, znaczy bardziej wolę audiobooki, bo zawsze w trasie posłucham i tak dalej, książki też, ale jak to właśnie u ciebie było, czy książki dalej, czy może to już jest jakaś wyższa forma wiedzy? Nie, nie, uważam, że nie ma ogólnie tutaj w tej branży czegoś takiego jak wyższa forma wiedzy. No, to, co najwięcej można wyciągnąć w tej branży, żeby naprawdę najwięcej się nauczyć, to skorzystanie z konsultacji. Natomiast same konsultacje w sobie oczywiście jako forma są najbardziej czasochłonne, ale też najbardziej nas angażują, przez to najbardziej się uczymy, ale są też najdroższą formą według mnie. No właśnie. Ale zacząć w branży online ogólnie można. Rzeczywiście, no, są osoby, które do mnie piszą do tej pory, Rafał, nie za bardzo mam pieniądze, żeby zainwestować i tak dalej. Później się okazuje, że ta osoba, powiedzmy, ma 200 zł wolne. No to tak naprawdę osobiście to, co ja jej zalecam, to wysyłam zestaw książek, przeczytaj sobie te książki. I odezwij się. Tak, i odezwij się, bo to jest pierwsza inwestycja, jaką ta osoba powinna dokonać. Ewentualnie na przykład, jeżeli ktoś działa w tym internecie, ma już jakąś firmę, którą chciałby rekomendować, a jednak się do mnie odzywa i w jakiś sposób chciałby się jeszcze tego uczyć, no to to, co mogę mu zaproponować, no to grupę moją, tą Money Hustling, tak? Bo tam też koszt tej grupy to jest na zasadzie, no, 2 książek A no miesięcznie. właśnie, a powiedz coś więcej o tej grupie, bo grupa tak w sumie niedawno powstała, tak oficjalnie. W listopadzie. Właśnie, w listopadzie ubiegłego roku. I co tam się dzieje? Na czym... Jakie korzyści, dajmy na to, że teraz wchodzę w internet, znalazłem sobie przez przypadek Rafał Kujawa i mówi mi o jakiejś grupie, po co ja mam tam wejść, z czego ja się tam nauczę? Tak jak powiedziałem, są różne książki z branży online, natomiast nie ma stricte w Polsce na pewno żadnej książki, teraz ja będę wydawał, więc będzie taka książka, ale na tą chwilę nie ma książki żadnej, którą mógłbym polecić na takiej zasadzie, że dzięki tej książce będziesz wiedział, jak rekomendować twój biznes online, jak budować biznes online. Są różne książki, gdzie opowiadają o narzędziach, o podejściu mentalnym, o marketingu ogólnie i tak czyli dalej. Różne metody w tak, każdej książce. Ale nie ma czegoś takiego stricte, więc tej książki jeszcze u mnie na przykład nie ma, ale grupa Money Hustling właśnie po to powstała. Przez to, że tak czy siak ja się dzieliłem z ludźmi wiedzą, natomiast nauczyłem się, że takie rozdawnictwo wiedzy jest bardzo niedoceniane i ludzie też później nie traktują cię do końca jako eksperta, tylko jednego z wielu, bo tych grup na Facebooku to jest setki, jak nie tysiące, gdzie tam ludzie nauczają, w jaki sposób budować biznes online i tak dalej. No i powstał ten pomysł Money Hustling. Na początku to miała być tylko grupa, gdzie ja tam jakieś live'y prowadzę dodatkowe, gdzie pokazuję jakieś tipy, jak to u mnie funkcjonuje, jak ustawić tego Facebooka od podstaw, jeśli chodzi o branżę marketingu online, jak ustawić Instagrama, więc takie podstawowe tipy, posty i wideo i live'y, których nie wrzucam publicznie na swój profil ani nigdzie na grupach, są dostępne tylko dla tej zamkniętej grupy. Później z czasem dołożyliśmy do tego forum zamknięte, żeby ta wiedza mogła być bardziej usystematyzowana, bo na tych grupach facebookowych, wiadomo, no, wrzucasz informacje za
dwa tygodnie ta informacja tak bardzo zleci w dół i zostanie przykryta innymi postami, że ciężko do niej wrócić, a tutaj ta wiedza jednak musiałaby być usystematyzowana od momentu, powiedzmy, krok po kroku, czyli jak ustawić profil na Facebooku, jakie powinno być zdjęcie w tle, co powinno być w opisie, jakie linki sobie podczepić, jak zdjęcia powinny wyglądać, jak powinien wyglądać pierwszy post i tak dalej. To musi być usystematyzowane, w związku z tym powstało dodatkowo to forum. No i grupa plus forum to jest obecnie $19 miesięcznie kosztuje, oczywiście to jest, nie powiedziałbym, że w formie abonamentu, bo można sobie wejść na miesiąc, $19 jednorazowo zapłacić, czyli tyle, ile za dwie książki, wyciągnąć całość tej wiedzy i się pożegnać z grupą. Natomiast grupa nie polega na tym, że ja ją stworzyłem, dałem wiedzę i koniec, tylko ta grupa jest cały czas rozwijana, tam cały czas nowe treści dochodzą. Ogólnie ta branża i sam marketing, który ja robię, to jest tak rozległy temat, że te tematy no, muszą być wałkowane w kółko, więc ogólnie na tym polega ta grupa, na dokształcaniu ludzi konkretnie, stricte w ramach tej branży. Czyli jeżeli masz jakąś firmę, na grupie Money Hustling ja pokażę Ci i osoby, które tam ze mną współpracują, pokażemy Ci, w jaki sposób działać w tej firmie, żeby mieć efekty, żeby rozbudowywać swój zespół, jak ten marketing powinien wyglądać, jak Twoje profile społecznościowe i tak dalej. Czyli grupa stricte nakierowana na naukę i czerpanie wiedzy przez ludzi. Tutaj też ja mogę dopowiedzieć, bo też jestem w tej grupie. To nie jest tylko grupa, gdzie nakierowuję podstawy, ale no ja w sumie już też troszkę lat działam, a jednak wyciągam cały czas coś bardzo wartościowego z tej grupy, więc to jest również grupa dla średnio zaawansowanych, zaawansowanych, także dla każdego. Miło mi to słyszeć. No ta wiedza jest tam mieszana, tam teraz ty już wiesz, jaka to osoba, ale doszła osoba, która też w ramach tej grupy będzie ze mną dodawała tam kolejne wideo szkoleniowe i tak dalej. Planujemy w najbliższym czasie jakiś też większy event, ale to o tym jeszcze nie dzisiaj. A jak mają, jak ktoś może się zgłosić do tej grupy? Jakbyś mógł tutaj powiedzieć, bo na pewno wiele osób będzie o to pytała. Wiele osób robi tak, że na Facebooku wyszukuje sobie Money Hustling i klika dołącz, nie zauważając, że tam są trzy pytania w ogóle, na które trzeba odpowiedzieć, ale no w ten sposób nikogo nie przyjmuję do grupy, nikogo nie przyjąłem. Żeby dostać się do grupy, to trzeba wejść na stronę moneyhustling.club, tam kliknąć sobie start, przeczytasz opis, później wskakuje Ci taka aplikacja, akceptacja regulaminu, wypełniasz aplikację i wysyłasz do mnie. I wtedy ja dopiero mogę Cię dodać do tej grupy, a nie na zasadzie takiej, jak standardowo ludzie robią, wyszukują na Facebooku, dołącz i myślą, że ja ich dołączę. Oczywiście link do grupy Rafała będzie w opisie pod wideo, także serdecznie zapraszam. Powiedz mi, Rafał, no jesteś mega doświadczonym, że tak powiem, rekruterem. Budujesz grupy no naprawdę wielotysięczne, nawet nie wielo, tylko nawet kilkuset, z tego co wiem. Powiedz mi, w jaki sposób rekrutujesz? Jaki masz swój na to, że tak powiem, plan i pomysł? Bo u Ciebie się bardzo dobrze sprawdza, więc jakbyś mógł się z tym podzielić, jak to wygląda? Praktycznie od samego początku, jak zacząłem, to takie szukałem różnych dróg, natomiast styl marketingu był ten sam, czyli ja nigdy nie wychodziłem do ludzi z propozycją, bo mi się to źle kojarzyło, bo się napatrzyłem na to, w jaki sposób standardowo robi się MLM, czyli spotkania i tak dalej, co mi się nie do końca podobało, że dzwonisz do kolegi, stolik z którym za tak, nie widzisz się 4 lata i proponujesz mu spotkanie na kawę czy piwo, a nagle przy tym wyciągasz prezentację. To rysujesz takie, kółeczka. Tak, to dla mnie takie trochę żenujące i męczące było. W związku z tym ten mój marketing od początku miał polegać, mimo że tych dróg było wiele, miał polegać na tym, żeby sprawić, żeby to ludzie się do mnie odzywali. Ja nie wiedziałem nawet, że świadomie coś takiego stosuję. To znaczy nieświadomie stosowałem coś, co było już nazwane. To nazwał Seth Godin wiele lat temu, zanim ja na to wpadłem. To już takie podejście marketingowe istniało. Po polsku jest to przetłumaczone marketing za przyzwoleniem. Po angielsku brzmi to marketing permission. To jest właśnie takie działanie marketingowe, żeby sprawić, żeby to ludzie chcieli dołączyć do Ciebie, a nie, że to Ty wychodzisz z propozycją do ludzi. Więc mój marketing na to jest skierowany, no i tego też uczę na grupie Money Hustling, czyli w jaki sposób sprawić Twoim profilem na Facebooku czy Instagramie, żeby to ludzie do Ciebie się odzywali, żeby pytali, żeby to oni musieli podjąć pierwszy krok w kierunku współpracy z Tobą, ponieważ wtedy taka współpraca zupełnie na innym poziomie się zaczyna.
Więc to jest takie moje podejście. Super, a powiedz mi na przykład taki początkowy krok, może tutaj zdradzimy kilka narzędzi, których używasz do takiego właśnie marketingu, bo ja osobiście ty bardziej pokazujesz lifestyle, ja w sumie to łączę bardziej z blogiem i listą mailingową. Każdy, właśnie to też jest przykład, że każdy może swoją drogę tutaj znaleźć. No i pytanie, co takiego wykorzystujesz na początku? To ludzie muszą się do ciebie odezwać, dajmy na to na Facebooku, Rafał chce z tobą współpracować, czy może jakoś selekcjonujesz te osoby na wstępie, jak to wygląda? Takie dwa podstawowe narzędzia dla mnie to jest Facebook i Instagram. Ludzie często Facebooka i Instagrama traktują jako formę rozrywki, formę do komunikacji ze znajomymi. Gdyby nie biznes internetowy, to ja bardzo chętnie i Instagrama, i Facebooka bym skasował. To są wyłącznie dla mnie narzędzia marketingowe. No i co się dzieje, kiedy ktoś w końcu spodoba mu się mój profil na przykład na Facebooku czy Instagramie, pisze do mnie prywatną wiadomość, no to takim moim narzędziem pierwszym jest to, że kiedy ktoś do mnie się odzywa, podjął jakiś krok, to znaczy, że już będzie skory do tego, żeby podjąć kolejny krok. To znaczy, że już gdzieś przejrzał moje media społecznościowe i czymś się zainteresował. Więc w tym momencie ja po przywitaniu się i zadaniu pytania prostego, zazwyczaj ono brzmi, jak na mnie trafiłeś, w tym momencie ta osoba mi opowiada. Ja po tym pytaniu mogę spokojnie podesłać link do ankiety. Teraz właśnie, czyli taka starodawna, że tak powiem, wersja ankiet jest bardzo fajnym tutaj narzędziem, tak? Pod względem selekcji nawet osób. Pod i dowiedzenia się nawet czego. Selekcji, pod względem przekazania pewnych informacji, pod względem takiego badania potrzeb, jaki biznes dla tej osoby będzie dobry. To jest narzędzie, które załatwia bardzo wiele spraw. To u mnie funkcjonuje tak, że oczywiście ta ankieta nie może być zbyt długa, to nie może być forma wywiadu, tylko w takiej ankiecie, no poza tam mailem i podstawowymi, drobnymi rzeczami, musisz wyciągnąć takie informacje z człowieka, żeby wiedzieć, jaki biznes takiej osobie najlepiej zaproponować. Bo różni ludzie mają różne potrzeby. Też w takiej ankiecie o wiele łatwiej jest zadać pytanie konkretnie, jeśli chodzi o przygotowanie do danego biznesu, czyli czy do marketingu online, na zasadzie takiej, że możesz z takiej ankiety dowiedzieć się konkretnie, ile taka osoba przygotowała sobie na start takiego biznesu, gdzie normalnie w takiej rozmowie troszeczkę mogłoby zabrzmieć to niegrzecznie, gdybyś zapytał kogoś na Messengerze w formie pisemnej, tak, ile sobie przygotowałeś pieniędzy na start. Natomiast w ankiecie możesz te pytania zadać w taki sposób, no ankieta jest sama w sobie taką formą, gdzie możesz te pytania, które bezpośrednio gdybyś miał zadać, zadać w normalny sposób i nie zostaną one odebrane źle. Tak samo oprócz tego, że możesz dowiedzieć się, ile ma czasu, ile pieniędzy chce przeznaczyć na start, kiedy chciałaby rozpocząć, to są takie podstawowe pytania, jeszcze raz jak na ciebie ta osoba trafiła, bo to jest też później istotne dla ciebie, jak ty powinieneś kierunkować swój marketing, no to ważnym elementem tej ankiety to jest też forma właśnie takiego narzędzia przekazania ważnych informacji, bo ludzie bardzo często w marketingu online, w biznesie online, w ogóle nie informują o ryzyku. Tak? No właśnie, to jest chyba największy problem. A branża marketingu online, biznes online wiąże się z ryzykiem takim jak wszędzie, tak? Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to tam też masz ryzyko utraty kapitału, że biznes się nie wypali, że klientów nie będzie i tak dalej. To tak samo tutaj to ryzyko istnieje, tylko że tu to ryzyko no może na innych trochę płaszczyznach, tak? No bo no okej, tutaj też możesz klientów nie zdobyć, może ci coś nie wyjść, może nie być konsekwentny, ale też ryzykiem może być, jeśli chodzi na przykład o kryptowaluty, no to wahania cen. Rynek. Czy jeśli chodzi o jakąś konkretną firmę, no to o to, jak podejdą właściciele do rozwoju tej firmy. Dokładnie. Różne przypadki działy się przez te 8 lat, kiedy ja zajmowałem się biznesem online, więc w takiej ankiecie konkretnie możesz poinformować o ryzyku taką osobę, ja mam taką klauzulkę, gdzie osoba musi ją, to jest obowiązkowo, przeczytać i odhaczyć, że zapoznała się z informacją o ryzyku, dopiero wtedy tą ankietę może do mnie wysłać. I kiedy ja otrzymuję taką ankietę, ja mam gotowe odpowiedzi na wiele pytań, których nie mógłbym zadać bezpośrednio. Jednocześnie taki czas rozmowy to bardzo skraca na Messengerze, bo gdybym na Messengerze zaczął dyskutować z osobą, no to od pytania do pytania ja zadaję pytanie, to osoba odpowiada i zadaje mi kolejne pytanie. A z ankiety ja mam
wiem, ile chcę zainwestować, wiem, że zapoznała się z ryzykiem, wiem, jak na mnie trafiła i tak dalej. I to jest świetne narzędzie, z którego ja na przykład nie mówiłem o tym długo, bo dla mnie to było tak naturalne i oczywiste, że żeby to każdy o stosować, tym że wie. myślałem, że każdy o tym wie, tylko I nie każdy chce każdy stosować. A wykorzystuje. się okazuje, że niewiele osób z tego korzysta. No więc teraz ostatnio o tym zacząłem mówić. No i forma ankiety to jest jedno z takich narzędzi właśnie takich podstawowych. No ale o tych narzędziach no to musiałbym No tak, wiele pewnie. różnych pokazać, tak na przykład teraz ostatnio nie korzystam z tego, ale no nie wiem, bo zacznę wymieniać różne narzędzia, Wunderlist, Linktree, czy jakieś autoryspondery i tak dalej, no to tych narzędzi jest Jest wiele, mnóstwo. natomiast to nie jest tak, że trzeba opanować wszystkie na początek. Na początek wystarczy, że umiesz obsługiwać Instagrama, Facebooka i dołożysz sobie ankietę i z tym możesz Jest zacząć. okej. No właśnie, ja dłuższy czas też wykorzystuję ankiety, więc dla mnie przy okazji to też jest fajna selekcja, że wiem, kto w ogóle, nawet chce wypełnić tam ankietę, to już jest też spora dawka, bo w innym wypadku przed ankietą tak naprawdę mogłeś odpisywać wszystkim i Tak. mało to się sprawdzało tak naprawdę. A przy okazji można to połączyć na przykład z autoresponderem i też fajna Tak. forma jakby kontaktu cały czas się tworzy. Dobra, więc powiedz mi jeszcze, jeżeli powiedziałeś o tych narzędziach początkowych, to powiedz mi teraz tak ogólnie, jeżeli byśmy, nie chcę zapytać ogólnie, co byś doradził osobom początkującym, bo tutaj do każdego można podejść indywidualnie, ale jaka twoim zdaniem jest taka, o może tak to nazwijmy, złota zasada działania w internecie, jeżeli byśmy chcieli zacząć, na co musimy się na pewno, na czym na pewno się musimy skupić i w jakim kierunku jakby tworzyć sobie ten cały nasz biznes, można powiedzieć. Tu odpowiedź będzie taka banalna, bo bardzo dużo osób słyszało tą odpowiedź. To przez 2 lata od ostatniego wywiadu to się nie zmieniło. Rozumiem. To jest konsekwencja. To jest konsekwencja w działaniu, bo na zasadzie konsekwencji, czyli o tym, co mówiłem już wcześniej, czyli pokazywanie wyników od tych najmniejszych, później do tych średnich i większych. Nie, to jest cały czas konsekwencja. Jeżeli nagle ty pokazujesz wyniki 4 dolary, później w kolejnym miesiącu 14 dolarów, a później znikasz na 3 miesiące i pojawiasz się z nową firmą, to już jest ten brak No konsekwencji, to właśnie, już o jest to takie chodzi. skakanie z kwiatka na kwiatek i ludzie widzą, że jesteś niezdecydowany i nie mogą ci zaufać i nie będą się do ciebie odzywać. A kiedy ty pokażesz, że zaczynasz jakiś projekt i chcesz go dopiąć i robisz go miesiąc, dwa, trzy, pół roku, rok, no to ludzie całkiem inaczej cię odbierają. Jednocześnie, żeby utrzymać tą konsekwencję, to nie polega na tym tylko, żeby wrzucać co chwilę jakieś tam drobne wyniki, pokazywać swój lifestyle i tak dalej, tylko no, trzeba być przygotowanym na te kłody pod nogi, a tymi największymi kłodami to jest hejt i brak wsparcia wśród znajomych, no bo ta branża nadal jest tak świeża i tak nowa w Polsce, bo za granicą, jak się z tym spotykam, to dla ludzi to jest zwykły styl życia, tak? To jest Normalne. praca jak wiele innych. W Polsce jest to odbierane jako takie w internecie można zarabiać, o dziwne. No więc te kłody pod nogi będą rzucane i na to trzeba się nastawić. W ogóle bym nie podchodził bardzo optymistycznie do tego, no bo ja tak do tego podszedłem, ty też mówisz, że tak do tego No, podszedłeś, dokładnie. że zaraz z tego będą pieniądze, a umiejętności z życia tego offline przerzucę do internetu. Tak nie jest, więc nie nastawiałbym się na szybkie pieniądze, nie nastawiałbym się na pieniądze po miesiącu, po 3, czy nawet po 5 miesiącach. Jasne, można zarobić już po miesiącu fajne pieniądze, natomiast też to, czego ja się nauczyłem, to, że zarabiamy w internecie, nie powinno polegać na tym, że pierwsze pieniądze, jakie zarobiłeś, 4 dolary, to idziesz do sklepu i kupujesz 2 piwa i koniec wydane pieniądze. Tylko Jak zarobisz pomnażasz to dalej. 14, to idziesz do sklepu i kupujesz ciuch, a jak zarabiasz 40, to idziesz na imprezę i wydajesz te 40. Te pieniądze powinny na początku być cały czas tak jakby Pomnażane. reinwestowane, czy to w marketing, czy w naukę, w książki, czy w jakieś szkolenia, eventy i tak dalej. Te pierwsze pieniądze przeznaczyć cały czas na naukę, bo jeżeli my staniemy w miejscu albo chcemy rozwijać swój marketing, nie dokształcając się, czyli zaczynasz z tym, z czym zaczynasz, a za 2 miesiące tak naprawdę nic się nie dokształciłeś, robisz w kółko to samo, a pieniądze przez 2 miesiące, te, które zarobiłeś, od razu wydałeś, no to nigdy nie ruszysz z tym do przodu i te pieniądze nigdy nie będą większe. Trzeba się nastawić, że nawet jak zarobisz pierwsze miesiące, w pierwszym miesiącu, drugim, trzecim, czwartym, żeby te pieniądze z powrotem włożyć sobie w naukę, czy w firmie zreinwestować, żeby większym kapitałem obracać, jakkolwiek w sensowny sposób, żeby te pieniądze nie zostały, że tak powiem, przejedzone od razu, te pierwsze. Tylko Bo to zaciągnięte jest, dalej do pracy. Tak, bo to jest największy błąd, że ludzie w pierwszym miesiącu zrobią fajny wynik, czy w drugim, wybierają te pieniądze i od razu
Hulaj dusza piekła. Tak, łatwo przyszło, łatwo poszło. Dokładnie. Także dobra, no też... rozumiem. To też jest też taka informacja, troszkę wrócę wcześniej, bo wspomniałem, że w Polsce jeszcze to nie jest aż tak ten, ta branża, że tak powiem, znana, a wiele osób mówi, że tutaj już się nic nie da zrobić, bo wszyscy zarabiają w internecie, więc no to rzeczywiście jest taki, że tak powiem, fake, który jest po prostu nieprawdziwy, więc tak, tak, to się zgadza. Taki fake news. Nie no, w internecie to jest nadal dla mnie tak świeża branża, po 8 latach to mówię, że tutaj wchodząc dzisiaj możesz za rok czasu dojść do niesamowitych wyników i teraz jest to łatwiej zrobić niż 7-8 lat temu. Dokładnie, bo jest się od kogo uczyć tak naprawdę. Dobra, Rafał, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Dziękuję również. Fajnie, bardzo, że się spotkaliśmy. Mam nadzieję, że co 2 lata teraz będziemy robić takie aktualizacje, co się dzieje. Sam jestem ciekawy, co będzie. Właśnie, i pokazywać, że się da. Także jeżeli jesteście ciekawi takich kolejnych rozmów i w ogóle tego, co się dzieje u innych marketerów, dajcie znać w komentarzu poniżej, czy podoba Wam się taka forma przekazu informacji. Jeżeli się nie podoba, nie dawajcie w ogóle znać. Dokładnie. Też zapraszamy automatycznie na grupę Rafała. Tak, zapraszam i dziękuję, że o tym mówisz. Nie ma za co i do następnego razu.